to ja witam serdecznie, dziękuję za przybycie, za naszymi tutaj plecami Urbino 12 Electric, główny bohater dzisiejszego spotkania, a do Państwa dyspozycji prezydent Grudziądza Maciej Glamowski, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Grudziądzu Paweł Maniszewski oraz dyrektor Wydziału Komunikacji Miejskiej Anna Majchrzak-Poniewierka i w takiej kolejności poproszę o zabranie głosu. Szanowni Państwo, dzisiejsza data przejdzie na pewno do historii komunikacji grudziąckiej, bowiem po raz pierwszy w historii naszego miasta witamy dzisiaj pierwszy autobus elektryczny, ale chciałbym powiedzieć, że to jest kolejna ważna data w tej kadencji, dlatego że w tej kadencji pojawiły się pierwsze hybrydy, 7 hybryd, później pojawiły się pierwsze niskopodłogowe tramwaje, a teraz mamy pierwszy autobus elektryczny, za chwilę będziemy mieli 17 takich autobusów. Przypomnę, że już też zakontraktowaliśmy 12 kolejnych hybryd. Jak do tego dołożymy jeszcze inwestycje w modernizację sieci tramwajowej, łącznie ponad 150 czy prawie 150 milionów złotych, no to świadczy o tym, jak dbamy o rozwój komunikacji publicznej, jaki przeskok zrobiliśmy w ostatnich latach. Oczywiście jeszcze dużo przed nami, bo mamy tutaj plany związane i z dalszą modernizacją sieci tramwajowej, także z modernizacją taboru, zakupem kolejnych wozów tramwajowych, ale też i kolejnych autobusów. Ale to wszystko przed nami. Mam nadzieję, że środki zewnętrzne, czy to z KPO, czy ze środków unijnych, będziemy mogli te ambitne projekty realizować. To tyle na początek. Poproszę pana prezesa o szczegóły techniczne. Nie, szczegóły to może nie. Szanowni Państwo, dzisiaj witamy pierwszy z 17 autobusów elektrycznych. Tak jak powiedział pan prezydent, jest to autobus Urbino Electric, jeden z najpopularniejszych autobusów elektrycznych w Polsce. Lider sprzedaży w tej chwili już niestety z żalem witamy, powiedzmy z żalem żegnamy spalinowe autobusy, ale niestety Solaris w tej chwili, jeżeli autobusy elektryczne chodzi, dominują już w jego produkcji, także w portfolio niestety polskiego producenta. Elektryki dominują nie tylko u nas, ale także na terenie całej Europy. Dzisiaj mamy elektryki, kolejnym być może krokiem, jeżeli chodzi o rozwój floty, będą autobusy wodorowe bądź inne, jeżeli chodzi o zasilanie, bo trwają prace nad również innymi autobusami alternatywnego napędu, jeżeli chodzi o autobus zeroemisyjny. Gdybyście mieli Państwo jakieś pytania, jestem do dyspozycji. Energia jest droga, jak wygląda kwestia ekonomicznej tutaj sprawy? Czy energia jest droga, to bym powiedzmy się nie zgodził z dwóch powodów. Po pierwsze, autobus kupujemy z dofinansowaniem 85%, czyli do kosztów wozu kilometra wliczamy 15% wartości zakupu, którego nie możemy wliczyć w przypadku autobusów spalinowych, bo autobusy spalinowe nie mają w tej chwili żadnego dofinansowania. A prąd w tej chwili po zakontraktowaniu długookresowym mamy w cenie niższej niż gwarantowana przez państwo, co powoduje, że średni wozokilometr autobusu elektrycznego nie powinien być wyższy od tego, który jest spalinowy. Pani dyrektor. Szanowni Państwo, inwestujemy w zrównoważony, ekologiczny rozwój publicznego transportu zbiorowego w naszym mieście. Dzięki takim inwestycjom nasi pasażerowie zyskują dwukrotnie. Przede wszystkim poprzez zwiększenie komfortu podróżowania, a druga rzecz to poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych substancji dla środowiska. Chcielibyśmy w ten sposób zachęcić wszystkich pasażerów do rezygnacji z indywidualnych środków transportu na korzyść ekologicznego transportu publicznego. Czy wiadomo, na jakich trasach te autobusy będą jeździć i od kiedy w ogóle one będą jeździć? I czy są jakieś trasy, którym one nie podołają w Grudziądzu? Nie, jeżeli chodzi o warunki techniczne, autobus wjedzie na każdą z tras, jeżeli chodzi na przykład o Strzemięcin. Natomiast będziemy go na pewno mogli zobaczyć na trasach do Mniszka, na Strzemięcin, do Tarpna, do szpitala. W przygotowaniu są również kolejne kontrakty, na których autobus elektryczny będzie obsługiwał rejony, na których na razie nie ma jeszcze ładowarek, ale wnioski w tej kwestii są już przygotowane. A jak wygląda stan infrastruktury na terenie miasta na dzisiaj i na terenie zajezdni, żeby one mogły normalnie funkcjonować? Wszystkie ładowarki są już po odbiorach wstępnych. W dniu wczorajszym trwają w tej chwili odbiory Urzędu Dozoru Technicznego. Gdy tylko się zakończą, wszystkie autobusy będą normalnie odbierane od producenta, tak żeby stopniowo w miarę załączania kolejnych źródeł zasilania będzie można tutaj wprowadzać kolejne pary autobusowe czy nawet czwórki, ale to zgodnie z tym, jak UDET dopuści nam ładowarki do użytkowania. A to można jakoś terminowo określić? No kiedy pierwsze autobusy wyjadą po prostu normalnie już na trasę, wożąc pasażerów? Pierwszy autobus na trasie w mojej ocenie pojawi się w regularnym kursowaniu już po majówce.
Jeszcze mam pytanie o ten przetarg, który pan prezydent wspomniał, te 12 autobusów. To na jakim jest etapie na dzisiaj? Czy jest bliżej rozstrzygnięcia? Na dzień dzisiejszy mamy tak, że jesteśmy w przededniu podpisania umowy już z dostawcą. Złożony został również wniosek do marszałka w konkursie docelowym na sfinansowanie tego zakupu. Tak jak powiedziałem, przygotowujemy się również do zakupu kolejnych autobusów elektrycznych, tym razem przegubowych. Wnioski w tej kwestii są już przygotowane. Jeszcze pytanie mam o ten autobus. Co tu jest najważniejsze, jeżeli chodzi o wygodę, komfort pasażerów? Co jest najważniejsze z punktu widzenia pasażera? Z punktu widzenia pasażera na pewno to, o czym powiedziała pani dyrektor Poniewierka, brak emisji spalin, to po pierwsze, cisza i zupełnie nowa konstrukcja, również odporna w przypadku ewentualnych zdarzeń czołowych, wzmocniona specjalnie do nowej dyrektywy w tym zakresie. Jeszcze jedno pytanie, bo samochodu elektrycznego na ulicy nie słychać. Czy autobus elektryczny będzie na ulicy słychać? Tutaj niestety też się kłania dyrektywa. Zgodnie z dyrektywą autobus musi emitować tak zwany szum przypominający ruch normalnego pojazdu. Nie będzie to dźwięk tożsamy z silnikiem spalinowym, natomiast będzie to szum, który jest słyszalny dla osób, które na przykład są w pobliżu przejścia dla pieszych. Czyli kwestia bezpieczeństwa po prostu, tak? Tak, słyszalność jest wymagana przez przepisy.